Dzień dobry, ja nazywam się Dark Archon i coś mi tu nie gra. Przeszedłem na czas, wszystko wydaje się przygotowane, coś musi być na pewno nie tak i pewnie wyjdzie w praniu. Ja nazywam się Dark Archon, powiedziałem to już, co? Witam was na livestreamie z Grand Theft Auto Advance, jedynej części GTA, w którą jeszcze nigdy nie grałem. W zasadzie miałem zacząć od tego, że wam pokażę cartridge, więc dajcie mi sekundę, wyłączę to cholerstwo. Oto cartridge z GTA Advance, GTA na Game Boya Advance, jedyna część serii, o której tylko słyszałem i dotknąłem jej może raz w życiu. I od razu zabierzemy się za granie. Plum! Bez zbędnego przeciągania i kombinowania. Game Boy. Język oczywiście wybierzemy angielski, chyba będzie nam w ten sposób najłatwiej. I wbijamy bezpośrednio do gry. Ponieważ jest to gra z Game Boya, nie spodziewajcie się magicznej grafiki. Muzyka w menu mi się podoba, to jest dobry start. Powiedzcie mi, czy dobrze słychać audio, czy nie jest przypadkiem za cicho, czy za głośno. Wybierz niemiecki, będzie brzmiało groźnie. Możemy wybrać nową grę, załadować. Zaczniemy od nowej. W nowym slocie. Ups. Co ja zrobiłem? Jeszcze mniej znaczków niż w Zeldzie. Nie, Arn może być. Bez wykorzystania emulacji, ale przecież gra z Game Boy Advance na GameCube to emulacja, prawda? Nie, właśnie nie, bo Game Boy Player zawiera wbudowanego Game Boy Advance, po prostu. Jedyne co GameCube robi... To jest odpowiedzialne za wyświetlanie obrazu. Wewnątrz znajdują się flaki Game Boya Advance'a. Dobra, tutaj trzeba będzie troszkę poczytać najwyraźniej. Nasza wielka szansa, Mike. Mamy już prawie dość gotówki, żeby opuścić Liberty City. Jestem zmęczony byciem chłopcem na posyłki. Musimy zacząć żyć dobrym życiem. Nie, jasne wynik, bla bla bla, dobra. Mamy tutaj dwójkę bohaterów, którym... Wow, mamy GTA 1, tylko że gorsze. Okej, okay, sterujemy strzałeczkami. O kurczę. No cóż, no jest to Game Boy. Grafika lepsza niż San Andreas, Dobra, rozumiem, że my będziemy prowadzić. No to wsiadamy. To enter or exit, press the L button. Dziwne sterowanie, ale niech tak będzie. Dobra. Radar w lewym górnym rogu ekranu. Biała strzałeczka to my, różowa kropka to nasz cel. Dobra. Okej. No cóż, nie postarzała się ta gra najlepiej. Wow. Ale da się jeździć. Można pomylić z prawdziwością. Według naszych Twitchowców. Okej, okay. Przyciskiem B się jedzie do tyłu, przyciskiem A się jedzie do przodu. Na razie to ogarniam. Brzmi znajomo. Tak długo jak nie będę musiał tutaj prowadzić helikoptera w 3D, to myślę, że sobie poradzę. Okay. Na R mamy ręczny. Pip pip. Mam wrażenie, że to będzie bolesny live. Czy ja przewróciłem to auto do góry nogami właśnie? O, jara się. Może po prostu stąd odjedźmy z nim, zgarnie policję na początku. Framerate gorszy niż w czwórce na PC. O kurde, dobra. Ostrożnie, powolutku. Wiecie co? Mówicie, że grafa nie taka fajna i tak dalej i że gra nudna. Ale zawsze to nowe doświadczenie, nie? Zawsze dowiadujemy się czegoś więcej o historii gier wideo. Mnie takie doświadczenia
bawią chociażby z takiego powodu. Check our hideout to make sure it's not being watched. Nothing's wrong, but you can never be too sure where these guys come back to the restaurant and pick me up when you know it's clear, baby. Dobra. Rozumiem, że zamknęliśmy to zadanie. Musimy wrócić teraz do naszej... O, uderzyłem z pięści właśnie nasze auto. Musimy wracać do naszej chałupy teraz. Wiecie co, powiem wam tak, jakbym za czasów Game Boya Advance'a miał tego typu tytuł, to ja myślę, że bym w niego młócił od rana do nocy, bo za czasów Game Boya takie rzeczy, kurczę, wygląda naprawdę solidnie. To jest chyba policja, nie? Ja jestem grzeczny, panie władzo. Wygląda naprawdę solidnie i powiem wam, że pod względem sterowania też nie ma tragedii, steruje się całkiem przyzwoicie. Framerate troszeczkę nie domaga. Gra bardzo klatkuje. To głównie przez to połączenie dwuwymiarowych sprite'ów z trójwymiarowymi budynkami. To ciężko nam w tym momencie dostrzec, bo jeździmy po dużych ulicach. Ale budynki są podobnie jak GTA 1 trójwymiarowe. A z tym sobie Game Boy Advance radził bardzo słabo. Zaraz wykombinuję, jak tam wjechać. Okej. A no tak, po prostu GameCube nie ogarnia tak dobrej grafiki. No i tak, tak jest. Tak jak włożycie GTA 5 pewnie do GameCube'a, tak będzie wyglądało. Jej, skończymy właśnie pierwszą misję. Nie bolało. Mission passed. I tu można też zapisywać grę, okej. Save game. Jej. Hideout items, co to jest? Możemy tu jakieś itemki trzymać, z tego co widzę. Na razie jeszcze nie działa. Wow, znowu pager. Nie bij auta z pięści, chłopie. Dobra, wracamy teraz do Winiego. Zła ta gra. Oprawa audio bardziej mnie frustruje niż oprawa wideo w tym momencie. Bo muza już się zapętla 50 raz, a gramy dopiero 7 minut. Michael mówi, że w sumie jest to ciekawy port GTA 3, tylko że zmienioną fabułą i misjami. Czyli w zasadzie kompletnie nie jak GTA 3. Okej. Do sterowania już się powoli przyzwyczajam. Zauważam, że lepiej mi się jeździ GameCube'owym analogiem niż strzałkami. Okej. Udało mi się dojechać z powrotem do Winiego, rozjechać człowieka, wypadły z niego... Wow, grube pieniądze. Ja sobie je może wezmę, co? Dziękuję. Tylko trzeba z auta wysiadać, żeby podnosić pieniądze. No, policja podjechała, rozjechani ludzie, tam. Widzieli pewnie gorsze rzeczy w swoim życiu. Okej. Okay. Tada! Cutscenki są też fajne. Lepsze niż w Super Frogu ostatnim. Dobra, mamy załatwić jakiegoś kolesia. W zamian pomoże nam mafia. Dostaniemy kasę na pistolet. Super! Ups, wrąbałem w jakieś auto najwyraźniej. Biją się jacyś ludzie na ulicy. O, to autko mi się podoba. Może sobie je pożyczymy. No ale patrzcie, no gra na Game Boya Advance niby, a mamy normalnie radio policyjne, w którym słyszymy
panią policjantkę, która ładnie mówi, co się wydarzyło, na jakiej ulicy. Mieliśmy sample w intro głosowe. Jak na Game Boy Advance, to jestem pod wrażeniem. Trójwymiarowe miasto, powiedzmy, że 2,5-wymiarowe. No i tak. Pelcu mówi, pierwszy raz prędkościomierz w GTA. W prawym górnym rogu faktycznie mamy podaną prędkość, z jaką jedziemy. Nie wiem, czy ja bym się rozczytał w tym na Game Boyu, ale na PC-cie. Once inside ammunition, scroll through the shop items while pressing the control pad left or right to purchase an item, press the A button. Myślę, że da się zrobić. Tu się znowu leją po gębach. Co ja oglądam? Ej, kij baseballowy, ja go chcę. Przepraszam, ale tam leżał kij baseballowy, nie mogę go podnieść po prostu? Mogę. Hold the select down and pre... O kurczę, dobra, żeby zmieniać broń, trzeba wcisnąć przycisk select. Jest tu gdzieś przycisk select na tym? Jak się wciska select na... Na padzie do GameCube'a? Pod Y'kiem jest? O, jest pod Y'kiem. Dobra. I potem A się atakuje. Hej, fajny zamach ma. No, mieliśmy wejść do ammunition i wybrać sobie jakąś spluwę. Zaczniemy od pistoletu, bo zmarnuję dużo pieniędzy pewnie na ten nawkarz. Na lepszą broń, a potem się okaże, że i tak nie potrafię nią strzelać. Wolę na razie kij baseballowy. Ciu! Jakiś koleś wszystkich leje i zostawiają kasę. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu pozbieram pieniążki. GTA Advance miało być pierwotnie trójką na Game Boya, tylko z powodu przyczyn technicznych zmieniono koncepcję. Nie dziwię się, prawdę powiedziawszy. Dobra. Here I come, Federa, Fido, Freddy, to take you down. Aha, pod czerwoną kropę, rozumiem. Okej, ostrożnie, powolutku. You're about to pay, sucker! Nie wydaje mi się, szanowny panie. Troszkę kultury na drodze. Okej. Nie, nie jest źle. Wow, Macintosh Gamer zadaje mi pytanie, które będzie miał problemy z odczytem. Ale postaram się na raty je przeczytać. Czy uważasz za swoisty fenomen gry typu Super Mario Bros., Castlevania na NES-a, czy nawet takie Lemmings albo Prince of Persia? Każdy o tych grach słyszał i lubię kojarzy. I mówię tutaj o młodszych pokoleniach, które z nowszych produkcji nie kojarzą zbytnio. Ciekawi mnie twoje zdanie. Ktoś jakiś czas temu wypowiadał się na ten temat. Nie pamiętam dokładnie, gdzie taką opinię słyszałem, ale bardzo mi się podobała. Że ma to związek z tym, że te postaci były w pewien sposób pierwsze, że przed nimi nic nie było i w ten sposób najlepiej ucementowały się w umysłach graczy. Teraz wszyscy znają te tytuły. Mission not available. Aha, to nie jest... Aha, to jest Kill Frenzy. Że na przykład powiedzmy takie Mario, ono nie tylko powstało w tych latach 80., obroję, że był 84 czy 85, może 87, jestem słaby w datach. Okej, okay, będzie mnie bił pan, spoko, ja jego też. O, policja. Nie fajnie. Jej, mission passed, a co z tą policją? Więc sam fakt, że... sam fakt, że gry wyszły, kiedy wyszły, świadczy już o tym, że mają taką przewagę nad tymi pozostałymi tytułami, że istniały świadomości każdego pokolenia graczy, od pierwszego do ostatniego. Od najmłodszych do najstarszych i ta wiedza jest przekazywana w pewnym sensie. Nowsze gry nie mają tej przewagi, głównie dlatego, że są nowsze, że trafiły do mniejszego grona odbiorców.
bo tylko do graczy współczesnych. I ciężko mi się skupić na odpowiadaniu, więc przepraszam za... za to, że robię to ratami, ale ta gra wymaga ode mnie wykorzystania wszystkich trzech półkul mózgowych. W ogóle, żeby przetworzyć grafikę, strasznie ciężko moje oczy pracują. Co to było? Myślałem, że jakieś okno jedzie, a to jakaś ciężarówka. Fajne efekty 3D są, jak w nie stukam, się tak kolebią na boki. Archon złączyłby trzy konsole w konsolową stonogę, aby nie korzystać z emulatora. Nie no, najgorsze co musiałem zrobić, to podłączyć Atari 5600 do magnetowidu, potem ten magnetowid do karty do zgrywania, a potem dopiero kartę do zgrywania do peceta, żeby zgrać gameplay. Dobra. Fajne ulice na mapce wyglądają jak swastyka teraz. Archon, mam pytanie. W GTA London jest bardzo fajny czołg. Może jednak zagrasz któregoś dnia skracając inny stream live w GTA London? Nie bardzo mam ochotę ani czas. A czemu ten czołg jest fajniejszy od pozostałych czołgów? Jeżeli mnie przekona argument, to może. Może zmienię zdanie. Okej. Okej. Chyba jesteśmy... Nie, panie policjancie. Nie będziemy się stykać autkami. Okej. Następne zadanie. Hot Wheels. Czy ten framerate? Okej, Mike, the Mafia is ready to help us get out of the city, but we're going to need a car. A fast one. Head over to Atlantic Quays. There's a Banshee sitting in the lot just waiting to be taken. Grab it. Get it spray painted, then drop it off at the hideout. Once we've done this, come back here and we'll work on getting the money ready for transport. Okej. Teraz wezmę Banshee i prawdopodobnie... Wow, czemu tu się wszyscy leją na ulicach? O co z tym chodzi? I czemu nie mogę jechać do przodu moim autem? O, już jadę. A teraz nie. Chyba nam się auto psuje. Jak ja pojadę do tego Banshee? Ups, walnąłem w radiowóz. Okej, teraz dojadę do Banshee. Kochani, nie planuję zmieniać gry, więc jeżeli GTA Advance nie przypadło wam do gustu, to niestety nic na to nie poradzę i mogę tylko obiecać, że jutro zagramy w San Andreas, które myślę bardziej będzie w waszym guście. Za to jednak, patrząc na jakość rozgrywki, na pewno nie będę dzisiaj specjalnie tego live'a przedłużał. Mnie już też bolą oczy od tego zastraszająco płynnego gameplayu. Wacky wheels, baby! Jak miałem wjechać? Więc jeśli zastanawialiście się, jaka jest najsłabsza część GTA ogólnie, to myślę, że... O-o. Chcę od nas bileciku. To jest jeden z faworytów chyba do najsłabszej części GTA. Ale trzeba będzie zarąbać tego kolesia. Nie ma sprawy. Dzień dobry panu. O kurde. Ze spluwy? Mnie? Kobieta mnie bije. Dobra. Better go get this bucket a new paint job at the paint spray. Dobrze, że trupy znikają, bo policja nas nie będzie śledzić. Żeby tak było w prawdziwym życiu też. Wow! I nagle parking jest pełny? Przed chwilą był pusty?
Co tu się odbywa? Czy się gdzieś wyjeżdża, nie? Dobra, no. Chciałem go nie roz... Ej! Strzela do mnie policja, no fajnie. Nie wiedziałem, że mają takie zasady, że najmniejszego kryminalisty mogą rozstrzelać, jak tylko go zobaczą. Fajne to autko. Szybkie. Ups, przejechałem za daleko. Ja. Gdzieś tu jest, tak? Ten spray and payownia. O. Tutaj można przemalować. A czemu nie jedziesz? Jedź. Aha, tutaj żeby wystartować, trzeba przyspieszać, ale bez wciskania kierunku, bo inaczej auto nie wystartuje. Też ciekawe. Hej. Udało się, Dobra. Już nikt nie wie, co zaszło, wszystko jest ok. Teraz musimy tylko oddać auto, tyle, że nie wiem gdzie. Walić czołgiem, bo gra jest drętwa jak cholera. Poczekajcie chociaż do 20:30, ok? Dolecimy do 22:30. Poczekamy pół godzinki i spróbujemy przemęczyć misje fabularne. Potem zobaczymy, czy i jakie kody są w GTA Advance. Ups. Okej. O, to mam taką małą ankietę do was, czatową. Powiedzcie mi, którą część GTA wolicie? Czy bardziej podobała wam się GTA Vice City, czy GTA San Andreas? Bo jestem świadom tego, że opinie na ten temat są bardzo podzielone. Jedni wolą jedną z różnych powodów nad drugą. Jak to jest w waszym przypadku? Luka woli Vice City. Tutaj widzę, że większość głosów jest zdecydowanie na Vice City. Pojawiają się pierwsze na San Andreas. Teraz dużo San Andreas. Tak jak mówiłem, zdania są zdecydowanie podzielone. Yay, mission passed. Jednak sama San Andreas mimo wszystko. Wskoczę tu zasejwować. Przy okazji łyknę moich witaminek trochę. Ktoś jeszcze pisze mafia. Nie wiem, czy mafia się zalicza. GTA 3, DJ Braga mówi. Cześć, DJ Braga, tak w ogóle, kopę lat. GTA 3. Okej, a ze wszystkich gier? Powiedzmy, że macie do wyboru wszystkie gry GTA. Nie licząc piątki, która jeszcze nie wyszła. Ale gdybyście mogli wybrać dowolną część serii. Vice City kipi klimatem Scarface'a, za to San Andreas to był prawdziwy sandbox, w którym można było robić co się chce. A, można tutaj robić misje taksówkowe też. No proszę. Zobaczymy, tam jest jeszcze ikonka wyścigów jakaś, może się da jakieś ścigałki tutaj uskuteczniać. GTA 2, ktoś pisze GTA 3, GTA z PlayStation Portable, GTA London, GTA 4. Ballad of Gay Tony. To jest zdanie podzielone, bo sądziłem, że ludzie tutaj tłumnie będą właśnie albo za Vice City, albo za San Andreas, ale okazuje się, że
sytuacja jest dużo bardziej różnorodna niż się spodziewałem. Bardzo interesująca sprawa. W wersji na PS2 był lokalny minitryb co-op w San Andreas, tak? Był? Naprawdę? Czemu ja nic o tym nie wiem? Na czym polegał? Jak to wyglądało? Wow! Okej, gangsta! Okej, brzmi bardzo trudno i pewnie mi się nie uda. Co, to jest to auto, w które ja mam wsiąść? Nie. Gdzie jest auto, w które mam wsiąść? Siadam na kropkach. Tu! Dobrze, że ta mapa taka precyzyjna. I jedziemy. A w którą stronę to okrążenie? Aha, tam. No to już na pewno wygram teraz. Okej. Okay. Jak to wygląda, tak? Czemu te checkpointy są pod prąd? Jak oni to sobie wyobrażają, że jak ja to będę... Ups. Tutaj też pod prąd? Też. Bardzo uczciwie. O, ktoś ma sentyment do GTA Advance. To na pewno się bardzo cieszy z tego live'a w tym momencie. Bo ja... tak średnio. Gameplayowo jest fajny, ale musi być strasznie bolesny do oglądania. Jaki zakręt. Ten był nie pod prąd, oszuści. Weź tu człowieku, się ścigaj. Jak checkpointy są oszukane. No nie. Ale serio. Aran, co tobie się bardziej podobało? Vice City czy San Andreas? Za dzieciaka byłem dużym fanem San Andreas, głównie z uwagi na możliwości, jakie oferowało. Za te wszystkie różne cuda, które można tam było robić w tej metagrze. Ale muszę przyznać, że Vice City klimatem bije... San Andreas na głowę. Ale to się docenia moim zdaniem troszeczkę później wiekowo. Jak już bardziej mnie interesowała historia, a nie tylko bieganie po mieście. O, super. Na pewno wygram. Ale oszustwo. Każde GTA ma swój własny klimat. Mnie się klimat GTA 3 na przykład podobał. Chociaż zdania tutaj znowu będą podzielone. Ile graczy, tyle opinii na ten temat akurat. GTA to ogólnie jest taka kwestia bardzo dyskusyjna z tego, co zauważyłem. Niektórzy do samej nazwy podchodzą bardzo alergicznie. Na samą informację o GTA są bardzo... wokalnie o tym, jak bardzo tej serii nie lubią. A, zdążyłem! Mimo, że tak lamiłem, to jeszcze przeszedłem. Yay, Mission Pass, 2000 dolców. Dobra, to co, mieliśmy popróbować kody, tak? To ja sobie tutaj już zgoogluję, jakie są kody i zobaczymy. I znowu się leją po gębach. O co tu chodzi w tej grze? Czemu tu się wszyscy leją po gębach? Grand Theft Auto Advance Cheats. Zobaczymy, co fajnego tutaj można ugrać. Level select.
Wanted level, health, all weapons. Okej. Trzeba wcisnąć AB i start, żeby aktywować kody. Cheat mode on. Co to wyskoczyło po prawej? To pewnie moja... Aha, moja lokacja, tak? Nienadzwyczajne są te gody. Maksymalny lub zerowy poziom poszukiwania. Lewy, prawy, góra, dół, BR. Tak? Nie, to nie ten. Lewo, prawo, góra, dół, R, A. To zadziałało? Nie zadziałało. Lewo, prawo, góra, dół, R, A. Czemu to nie działa? Nie działają mi te kody. Może się je w menu wpisuje? During gameplay. Lewo, prawo, góra, dół, A, A. O, to zadziałało. Ten kod zadziałał i mamy wszystkie spluwy, z tego co rozumiem. Mamy... O, nawet katana jest. Miotacz płomieni, granaty, bazuki, chain guny. Nieźle. Spluw jest okej. Czy dałeś się kiedykolwiek przekonać co do jakiejś gry po wysłuchaniu czyjejś opinii? Czy dla ciebie jedyna licząca się opinia to ta twoja? Gdybym liczył tylko na własną opinię, nigdy bym nie przyszedł na przykład Fallouta 3, którego uważałem za naprawdę słabą grę. Dopóki nie nasłuchałem się pozytywnych opinii, nie dałem mu bodajże piątej szansy. I się opłacało, wreszcie lewy, prawy, góra, dół. I się opłacało, bo faktycznie skończyło się na tym, że przeszedłem całą grę. I nawet ją splatynowałem na PlayStation 3. Potrzebowałem dużo czasu, żeby się do niej przekonać, ale wreszcie ją ukończyłem i nawet mi się podobało. Wciąż uważam, że to słaby Fallout, ale bardzo fajna gra. Widziałem ciebie i Grema na lotnisku w Pyrzowicach 3 tygodnie temu. Nie było niestety czasu, żeby podejść, to chociaż tutaj pogratuluję wam wykonania dobrej roboty. Wielkie dzięki, nie wiem czy powinienem się bać, że tam nas ludzie na lotniskach widują. Ale wielkie dzięki, trzeba było podbić, byśmy sobie razem wypili piwko czy coś. Okej, co z tymi kodami? Jeszcze raz, lewo, prawo, góra, dół, R, A. I to, o, udało się, lewo, prawo, góra, dół, R, A. Okej, teraz mamy maksymalną liczbę gwiazdek. Policja będzie nas próbowała zeżreć. Zobaczymy, co to da. Czy przyjąłbyś i podjąłbyś się z recenzowania WrestleMania Steel Cage Challenge od LJN na NES? Czemu mi tak ktoś źle życzy? Jeżeli taką... Wow, jest czołg, faktycznie. Chciałbym do niego... Okej, wyszedłem prosto pod czołg i umarłem. Okej, myślałem, że to będzie troszeczkę inaczej. Zastanawiam się, gdzie zniknęła muzyka, ale podejrzewam, że muzyka zniknęła, gdyż rozpoczęły się kody, dźwięki dalej lecą. Lewo, góra, dół, RA, lewo, prawo, góra, dół, RA, lewo, prawo, góra, dół, RA. Znowu nie działają te kody, znowu cheat mode, muszę włączać od nowa, nie? Może nie mogę być w pojeździe. O, teraz działa. Lewo, góra, dół, R, A. Lewo, prawo, góra, dół, R, A. Prawo, góra, dół, R, A. Lewo, prawo, góra, dół, R, A. Prawo, góra, dół, R, A. Lewo, a już mam wszystkie, dobra. Chciałbym ukraść czołg, jeśli się da. O, ile tu policji i wojska i wszystkiego. Co jutro streamujesz? San Andreas. Tak, jutro San Andreas. Moja dawniej ulubiona część, przynajmniej kody są fajniejsze niż do Vice City. Nie lubią nas ci policjanci, ani troszkę. Okay. Tutaj rozwaliłem auto, wojsko biegnie. Przepraszam, ja tutaj ważna... Wow, panowie, ale czemu od razu otwarty ogień do mnie? Gdzie są te czołgi, które mi obiecano? O, auto SWAT. Okej, wysiadaj, Archon. Wysiadaj, Archon, i biegnij. Oberwałem rakietą w twarz i się zjerałem. O kurne. Nie fajnie. Twoja ulubiona postać z San Andreas, CJ?
nie rozpatrywałem tego w tej... dałem komuś po mordzie wpisując kod. Nie rozpatrywałem nigdy tego w takim... Nie lej mnie po gębie, jak ja cię leję po gębie. Co jest? Idź sobie. Zabiłem kogoś. Ups. Ej! Ej! Kurde, no i policja, przed chwilą jeszcze mnie nie gonili. O, chyba musiałem zepsuć sobie tutaj stream. O, naprawiłem. Naprawiłem, przypadkowo nogą wyciągnąłem jeden kabel. Przepraszam. To bardzo miłe, Paweł. Cieszę się, że dzięki mojemu podejściu przestałeś piracić. To miła informacja. Cieszę się, że wpłynąłem pozytywnie w jakiś sposób na czyjś odbiór rzeczywistości i to zła wiadomość dla całej reszty, bo to oznacza, że teraz będę czuł, że było warto mówić piratom, że są B. I nawet jeśli tylko jedna osoba dzięki temu poczuje potrzebę kupowania oryginalnego oprogramowania, to moim zdaniem i tak wygrałem. Rozjeżdżam wszystkich radiowozem. YOLO. Słabe tu są kody w tej grze. O! Znowu się włączyło audio. Stanę sobie gdzieś na odludziu i tutaj powpisuję kody i wtedy zobaczymy co i jak. Lewo, lewo, prawo... Nie, już nie pamiętam jak brzmiały. Lewo, prawo, góra, dół, RA. O, działa. O. Nie, nie chciałem wysiąść. Wstecz, 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 wstecz. Czemu tu jest ich tylu? Na takim odludziu. Myślałem, że tu nas ich nie znajdzie. O, słod. Lewo, prawo, góra, dół, RA. Wow. Jeszcze jeden. Lewo, prawo, góra, dół, RA. Udało się! Hej! Pojedź jak najbardziej w górny lewy róg mapy, żeby twoje współrzędne były jak najmniejsze. Zaraz wybuchnie mi auto. Uaaa! Co tu się dzieje? Tu się nie da przeżyć, jak jest wojsko. Tutaj się tego po prostu nie da zrobić. Żeby chociaż był jakiś kod na nieśmiertelność albo coś. Ale jest jeszcze jakiś level select, zaraz jeszcze to wpiszę i zobaczę. W lewy górny róg mapy, zobaczymy jak wysoko da się zajechać. O, widzę, że pojawiają się tutaj kolejne historie z sukcesu o tym, że ludzie są dumni z tego, że kupują gry i ja też jestem z was dumny. Jest mi z tego powodu ogólnie bardzo teraz przyjemnie i wesoło, więc fajnie, trzymam kciuki za wszystkich. Mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze piracą, wyjdą kiedyś na dobrą drogę i docenią samą przyjemność kupowania gier. No, tu nie chodzi tylko o fakt posiadania, ale samo kupowanie gier jest przyjemne. Dużo zielonej trawy z tej strony. No to chyba będzie woda zaraz. Bardzo świetny design plaż. To jest po prostu wielka ściana? O nie, mogę tu wyjechać. O nie! Zdaję, że nie potrafię pływać. No to tu jest najbardziej wróg, ile mogę przejść. Okej. Jest jeszcze ten kod na zmianę planszy, zobaczymy. Lewo, prawo, góra, dół, L, A, start, A? Nie, jeszcze raz. Lewo, prawo, góra, dół, L, R, start, A. To chyba nie działa. Lewo, prawo, góra, dół, L, R, start, A. Może muszę odejść od auta. Czy jeśli pomimo starań nie jest się w stanie zdobyć legalnie gry, to piractwo jest dopuszczalne? Ja po prostu odpuszczam sobie taką grę, jeżeli komuś się nie chce mi jej udostępnić, to mi się niekoniecznie chce potem w nią grać.
gier jest tyle w dzisiejszych czasach, że... Kurde, nie umiem tego włączyć. Lewo, prawo, góra, dół, L, R, start, A. Nic z tego. Left, right, up, down, R, R. Wow! To był fajny kod, dzięki. I rakieta prosto w gębę. Ej, fajny czołg, mogę? Czekajcie, wsiądę do tego czołgu. A, udało się! Yes! Tu Arneu, przejmujemy ten czołg. Wow, i faktycznie ma naprowadzające rakiety, co ja patrzę? Jedź do tyłu, bo cię wyciągną, chopie. Fajny, fajny czołg, na którym się nie da rozjeżdżać pojazdów. Nie! Niefortunna sprawa z tym czołgiem. Złapali mnie. Lewo, prawo, góra, dół, RR, tak? Nie, lewo, 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 prawo, prawo. Nie potrafię. Góra, dół. O, udało się, no. A media milczą. Oj, to jest też inna sprawa. Nie wiem, jakim cudem znowu zeszliśmy na piractwo, ale Stefan ma rację. Miałem dokładnie to samo, że w niechlubnym okresie za dzieciaka, gdy piraciłem, to gry straciły dla mnie jakąkolwiek wartość, bo miałem tego tak dużo do ogrania naraz, że nigdy gier nie kończyłem. Najzwyczajniej w świecie. I to było straszne. Bo skończyło się na tym, że po prostu po jakimś czasie nie grałem w gry. Miałem przerwę w graniu w gry przez niemal, ja wiem, z 3 lata. Okres mniej więcej 2004-2007, kiedy przestałem się interesować grami w zasadzie całkowicie. I to był dla mnie taki znak ostrzegawczy, że chyba jest coś nie tak. Że jeżeli moje hobby mnie przestaje bawić... Gdzie jest jakiś czołg? Halo, jest czołg? Fajne te zapory, że jest przejście. ADM ma rację, że teraz jest Steam i są, wow, przez to gry, których nie kończymy. To jest oczywiście też prawda. Fajnie, że nie wysiadł tak jak chciałem. Też jest oczywiście prawda, ale różnica jest taka, że często kupujemy gry, których normalnie i tak byśmy nie kupili. Że jak się piraci, to się ściąga gry, które się chce zagrać i ściąga się ich za dużo. Przy promocjach na Steamie ja często kupuję gry, których nigdy nie tknę i których nie planowałem tknąć. Sytuacja jest delikatnie inna, ale zgadzam się, że Steam też powoduje, że jesteśmy rozpieszczeni. O handlach to już w ogóle nie mówię, bo te wszystkie bundle... Dobra. Wow! Super. Robią mnie jak chcą w tej grze. Jedź, 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 jedź! Teraz się nie damy wyciągnąć z czołgu. Teraz już wiem, że się nie da rozjeżdżać samochodów, to będzie łatwiej. Left, right, up, down, A. Nie będę wpisywał teraz kodów w czołgu, się boję, że znowu wysiądę albo nas rozwalą. Nie, nie zatrzymuj się! Zmniejsz poziom poszukiwania. To jest sensowne. Hehe, dobra, teraz już nas nikt nie ściga. Jest fajnie, jeżdżę czołgiem, strzelam do aut i policja mnie w ogóle nie goni. Co ja patrzę? Wow, bardzo, bardzo dużo. Komentarze, muszę zmienić tutaj sobie widok czata. Arn, masz rację. Piratce PS3 mam ponad 130 gier i najczęściej to wygląda tak, że gry odpalę, za 5 minut czy działa mi się nie chce więcej grać.
No właśnie, a mam jedną grę pudełkową, FIFA 10 i w niej mam najwięcej trofek itp. To jest ten taki śmieszny paradoks. No ja nie oceniam nikogo na podstawie tego, czy piraci, czy nie. To jest, no, w gestii każdego z was. Mnie się to może najwyżej nie podobać. Ej, to jest naprowadzające też na ludzi, no ale fajnie. Jedź na Grove Street podczas streamu GTA 5. Z przyjemnością. Ciekawe, czy tam się też będzie zaczynać gra. Ja będę chętnie porównywał GTA 5 do San Andreas i lokacje. Jak grałem z wami w GTA 3, to też wizualnie, nie mówiłem o tym głośno, ale wizualnie porównywałem lokacje do tych z GTA 4, bo też sporo podobieństw można znaleźć. Wiecie co, nawet na cheatach ta gra nie jest jakaś taka super interesująca, prawdę powiedziawszy. Jeździ się tym czołgiem, strzela. Ten czołg nie jest też wcale taki OP. Może nawalać rakietami, ale ani nie rozjeżdża, ani nic. O, kolejne interesujące pytanie, które mam też do was. Padło pytanie o to, czy lepszy jest system gwiazdek, czy system poszukiwania policji znany z GTA 4, czyli ten obszarowy. Który system podobał wam się bardziej? Bo dla mnie oba są niezwykle słabe. Ten z poprzednich GTA, dlatego że jest mało reprezentatywny i mało nam mówi o naszym stanie i po prostu oznacza, że policja będzie wszędzie. W GTA 4 nie podobał mi się ten system z uwagi na to, że był przesadzony w drugą stronę. Że były sytuacje, kiedy po prostu... Jedź! O-o. Chyba gra zaczyna się męczyć, jest za dużo rzeczy na ekranie. I nas wyciągnęli z tego. Spałowali nas. Ale nie udało się. Obszarowy ma więcej sensu, to prawda, ale moim zdaniem był źle rozwiązany w GTA 4. Przy tym, jak nas szukało mało policji, wystarczyło się gdzieś schować na parę sekund i nagle się okazywało, że policja nas zapomina. A przy dużych przewinieniach ucieczka potrafiła zajmować dobrych parę minut, żeby gdzieś tam się z tego okręgu wydostać, a tu nagle nam wyskakuje znikąd radiowóz w zasadzie. I to było bardzo frustrujące moim zdaniem. I to był duży minus, te takie pojedyncze radiowozy, które potrafiły znikąd wyjechać i wyzerować obszar poszukiwań. Ten level select cheat code, który podaje Adam, on mi nie chce działać. Left, right, up, down, LR, start i A. Nic z tego, no nie chce mi tutaj w ogóle zadziałać. Nie. Z podkreśleniem na hold, no trzymałem, ale spróbuję jeszcze raz. Lewo, prawo, góra, dół, LR, start. I A. I nie działa, i przytrzymuję start. Lipa ten kod. Albo ja nie umiem, to jest bardziej prawdopodobne. Ale nie wciskam start, trzymam go. Czemu na mnie krzyczycie w komentarzach? Jestem grzeczny. Archon, mamy czerwony alarm na RNU, bo nie napiszemy wcale artykułów dotyczących danej gier. Zdaję sobie sprawę z tego buga i nie miałem jeszcze czasu go naprawić, ale będę nad tym pracował jeszcze w weekend. Może uda mi się go naprawić. O, to trzeba w głównym menu. Widzicie, ten level select. O. Nie wiem, czy w tym, czy w tym głównym, ale sprawdzimy za chwilkę. Góra, dół, lewo, prawo, LR, start.
To na pewno nie w tym. Spróbujemy w tym głównym, zobaczymy co nam powie. Nie. Jeszcze raz. Lewo, prawo, góra, dół, LR, start. Nie. Pom, potem, popom. Lewo, prawo, góra, dół, LR, start. Teraz zrobiło klik, może wyszło. O, udało się. Pick level, cheat. O, możemy... Aha, bo to są trzy wyspy, tak jak w poprzednich grach, tak? No to wbijemy na tą trzecią. Mystery czy last? Nie wiem, zrobimy last. A, możemy sobie misję nawet wybrać. Zobaczymy ostatnią misję. Aha, i dla tych, którzy cały czas krzyczą, żeby hold, to ten przytrzymywanie startu nie miało nic wspólnego z tym kodem. Kod zaskoczył, jak tylko wpisałem lewo, prawo, góra, dół. Co teraz? Gdzie jest? Co tu się dzieje? Aha, goni nas miliard policji. Mamy 5 minut. A, stąd nie wyjdę. Co ja mam tu zrobić? O, wojsku! Okej. Nie mam żadnej spluwy, nie mam niczego, nie mogę nigdzie iść i do mnie strzelają. Okej. Jeszcze raz. Freedom flies. Nie mam... Zakładam, że jak się normalnie tutaj gra, to to wygląda... Co się dzieje? Dobra, mam teraz karabin. Może to mi coś da. Okej, tędy się da wyjść. Nie da się wyjść. Przyrąbnął mi raz i mnie złapał. Nie podoba mi się ta gra ani trochę, wiecie? Kamizelkę kuloodporną i broń. Dobra, zrobimy właśnie tak. Lewo, prawo, góra, dół, A, L. Nie działa. Lewo, prawo, góra, dół, A, L. Okej, okay, zaskoczyło wreszcie. I... lewo, prawo, góra, dół, RR. Pozbędziemy się policji i weźmiemy sobie wszystkie bronie. Teraz powinno nam się bezproblemowo udać ją przejść. Po prostu sobie stąd wyjdę. Dzień dobry, panowie policjanci. W czym wam mogę pomóc? Bo ja sobie po prostu tędy... Dalej nie wyjaśnię, jak ja mam stąd wyjść i dlaczego się tutaj wszyscy nadal mordują. Tu wyjście jest zamknięte, tu wyjście jest zamknięte. Dobra, gdybyśmy mieli jakiś fabularny kontekst tego, co tu się dzieje, to pewnie bym wiedział, co mam zrobić. Ale tu są wszystkie wyjścia pozamykane. Są takie bariery, czy tam bramki. Może masz przeczekać te 5 minut? Zobaczymy. Tylko to nie wyjaśnia, czemu tam jest pokazane, że mam iść w kierunku różowej strzałeczki. Czy tam kropeczki. Szlabanda się rozwalić, ktoś pisze. Barierki się nie da przeskoczyć, bo próbowałem. Wciskałem przycisk do... jak się da rozwalić, na pewno nie tym. Ups, nie ten przycisk. Okej, okay, tym się nie rozwaliło. Tym się nie rozwaliło. Tym się nie rozwala. O! Ktoś się rozwalił i nagle zadziałało. Dobra, możemy wreszcie wyjść. No
Jakieś auto by się przydało. Okej. Okay. Teraz chyba dojedziemy tam, gdzie mamy dojechać i pewnie będzie koniec misji, tak? Czemu wszyscy się leją po mordach w tym mieście? Tego nadal nie rozumiem. Nie wiem, czy jakakolwiek linia tam się ludzie palą na ulicach. To tak ma być? Czy jakiś chaos przeprowadziłem wielki? Jest jakaś... O, to jest woda, nie ulica. Dobra. To utrudnia. Co tu się odbywa w ogóle w tym mieście? Okej. Leją się wszyscy nawzajem. Co jeszcze jest normalne w dużych miastach, tak? Dlatego nie mieszkam w Warszawie. Tak prawdopodobnie wygląda każdy dzień warszawiaków. Zakładam, że miałem pojechać po tym wielkim moście. Nie wiem, jak tam się dostać, ale zaraz coś wykombinuję. Pewnie tu, tak? Albo i nie. Musi gdzieś wjazd na ten wielki most. Na przykład tu, pewnie też tędy nie wjadę, nie? No oczywiście. A może będę mógł wysiąść i tędy przejść. Oczywiście, że nie, to by było zbyt proste. U mnie jest tak w mieście, jak w Biedronce są piersi z kurczaka w promocji. Dobra. Stała nam minuta, żeby dojechać do celu, ja nie potrafię na głupi wiadukt wjechać. Cały ja tak w ogóle. Ale spoko, przynajmniej będziemy wiedzieli, co trzeba zrobić. Czemu tam nie ma żadnego zjazdu w prawo? Jak tutaj funkcjonuje to miasto bez żadnego sposobu na zjazd w prawą stronę? Tędy wyjadę? Według mapy nie. Tutaj nie ma żadnego wyjazdu. Co ja patrzę? Zostało nam pół minuty. Za drugim razem skręcę w prawo, a nie w lewo. Tędy, rozumiem, też nie wyjadę. Chociaż? To wygląda jak przejazd. O! I był przy samej tej. Teraz już nie zdążę dojechać. Szkoda. A już wiedziałem jak. No nic. Za drugim razem nam się uda. Jeszcze raz. Zaczynamy od prostego... Left, right, up, up, RR. Okej, wyłączyłem tutaj policję. I tym razem nam się uda. I myślę, że to będzie koniec naszego live'a na dzisiaj. Pod warunkiem, że uda nam się tą misję ukończyć. Miotacz płomieni, wyglądający jak penis zresztą, też tu dużo nie robi. O, udało się, koktajle Mołotowa. O, Grem przyszedł, cześć Grem! Pamiętasz tę grę? To wygląda jak grafika z twojego dzieciństwa. Jak ty byłeś młody, to pewnie tak świat wyglądał ogólnie. Wow. Wszyscy do siebie strzelają. Normalka. Dobra, teraz spróbujemy pojechać prawidłową trasą. Wow, to było bliskie. Tu o mały włos nie zatopiłem nam pojazdu. Mam tego wszystkiego dość już tutaj. Auto mi się jara. Błagam, dojedź w jednym kawałku. Jestem cały zestresowany tutaj już. Gdzie teraz?
Nie. Ta gra jest niefajna. Co, to też nie tu? Gdzie ja mam jechać? A, telefon dzwoni. Nie będę go odbierał. I bum! Wybuchło nam auto. 2 na 10. Poddaję się, nie robię tej misji. Nie podoba mi się ani trochę. Słuchajcie. Dzięki za live'a. Myślę, że godzina tego szaleństwa wystarczy dzisiaj. Jutro to sobie zrekompensujemy GTA San Andreas, nad którym posiedzimy chwilkę dłużej. Przestać mi tu strzelać w uszy, proszę. To było moim zdaniem bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo fajnie było zobaczyć, jak wyglądało GTA na konsolę Game Boy Advance. Nie polecam w dzisiejszych czasach. Jeżeli kiedyś była dobra, to bardzo źle się postarzała. Pozdrawiam kumpla Brzozę Atlasa 65. Dzięki za to, że wpadliście. Nie będę was już męczył, przede wszystkim nie będę męczył siebie. Jutro gramy w San Andreas, prawdopodobnie na PC-cie. Będziemy kraść rowery, strzelać do policji i prawdopodobnie latać jakimś odrzutowcem czy innym helikopterem. Wielkie dzięki za uwagę. Zobaczymy się jutro. Pum, 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 pum. 22, nie zapomnijcie. Hej. Puść reklamy. No dobra, jak trzeba, to trzeba. Nigdy nie puszczam reklam, zawsze zapominam. Niech lecą, mają się dobrze. Dobrej nocy.